Cześć, ja nazywam się Ola Fijał, a Wy znajdujecie się na kanale Turbo Sztos i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Archiwum Sztosa. Chciałabym Was od razu przeprosić też, nie powiedziałam tego w poprzednim filmie, że nie będzie tutaj za bardzo chronologii, niestety, ale nie ogarniam tego. Cały czas znajduję jakieś nowe filmy i jest to bardzo ciężkie, żeby to poogarniać. Więc po prostu wrzucam to, co mam, opowiadam, co się działo i fajnie. To były zawody Drift Masters w Karpaczu, właśnie na tej starej trasie, którą bardzo lubię. I one też zostały niestety przerwane przez pewien incydent. Skończyły się chyba na etapie top 8. Jak zwykle chodziłam po ludziach i się wygłupiałam, no co robić. A jaki masz widok? Mam widok fantastyczny, ludzie. Wstawiłem ludzi. Nie, że tak lekko to zrobiłam. Dobra, dobra. No i też robiliśmy też dziwne rzeczy, których nie powtarzajcie w domu. Było nieodpowiedzialne i głupie, ale wtedy nas bawiło. No ale byliśmy też młodzi, bo to było parę lat temu. No i był tam właśnie też James Dean, wtedy go poznaliśmy i właśnie pisał Bartkowi na drzwiach good luck i powodzenia. On chyba wtedy tam nie startował, dopiero wystartował w zawodach rok później i pokazał nam, jak naprawdę jeździ się bliskie pary. I to był też taki trochę przełom w drifcie. Dzień dobry! STW Challenge, PFD na rękę. To natomiast była taka duża impreza. To był Intercars połączony z Mistrzostwami Polski. I właśnie w ciągu dnia były tam jakieś różne atrakcje, samochody, pokazy. A ile byś mi dał punktów? No nie wiem. Od 0 do 10? Z tyłu? 11. Potem były zawody driftingowe i to było chyba jeszcze STW Drift Challenge łączony z DMP. Były potem pokazy nocne z drifterami, motocyklami, z kanterami i tak dalej. Podoba Ci się tutaj? Tak! Runda w Załużu, kolejna górska runda. Jesteśmy w Sanoku, fajna pogoda, słoneczko. No się zaszło akurat, ale jest fajnie ciepło i cały czas chodzimy pod górkę i z górki. I z górki. Mi osobiście bardziej podobał się Karpacz, jeśli chodzi o rundy górskie. Wiem, że zawodnicy bardzo lubili tę trasę i im się tam podobało. Ja szczerze mówiąc nie za bardzo pamiętam te zawody. Wow! Ja się cieszę, że tu jestem! Przepraszam, czy to jest twój samochód? Poniekąd. Ale jarasz się driftem ogólnie? Od... Tak zjaram! Bo to był etap chyba właśnie tego mojego biegania po parku maszyn i gadania głupot. I od ilu lat interesujesz się smashingiem? Generalnie smashing zależy jaki, bo smashing i plashing to od zawsze, a smashing taki gum to generalnie od jakichś 3 lat. Nie sądzisz, że wylansowałaś się w środowisku driftingowym tylko dzięki koneksjom rodzinnym? Dzięki Matiemu. Nie. Zrobiłaś to dzięki ciężkiej pracy oraz wrodzonemu talentowi. A Mateusz wbijał? Bieżność nazwisk przypadkowa. Nie jeździsz w język kwistą, ale chodzą słuchy, że on jest adoptowany. Nie. Gdybyś miała wybierać JZ czy RB? RBT. Tak, ale ja jestem raczej fanką Karpacza, nie Załużę. Ale ładnie wam to idzie, Boże! Świetnie, nie prosto i równo. Naprawdę, chłopaki. Na tej rundzie możemy się spotykać do dzisiaj, czyli runda na Bemowie, na lotnisku Bemowo.
To zawsze była jakaś taka moja jedna z ulubionych rund, no bo runda taka dla mnie domowa. Zawsze było blisko, zawsze przychodziło dużo znajomych. No i po prostu fajnie się tam spędzało czas, a był taki rok i nie wiem, czy to nie są filmy z tego roku, że runda była co tydzień na Bemowie, czyli 3 tygodnie spotykaliśmy się tam co tydzień i to było mega spoko, chociaż już ostatnia runda była taka męcząca, ale trasa się chyba zmieniała, więc jakby dużo się działo i Bemowo jakoś zawsze miło wspominam. Kiki, jak ciśnienie w oponach? Ej chłopcy, co robicie? Ładujemy sprzęciu. Co? Jak najgorszy. Stary, pękła mi lampa. No zgadza się, pękła ci lampa. Kupi rower. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dalej aktualne jest to, że jeśli kogoś z filmu kojarzycie, albo może Wy jesteście na tym filmie, to napiszcie mi to w komentarzu. Do zobaczenia w następnym odcinku.